Dzień dobry, Magda Bałkowiec. A dziś rozmawiam z panem doktorem Filipem Ilkowskim, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Inicjatywa Stop Wojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No tutaj bardziej rozumiem jako działacz antywojenny niż naukowiec, no ale rozumiem. Siłą rzeczy w moim życiu te dwie rzeczy się wiążą. Ale muszę pana przedstawić także tą pierwszą funkcją. Zgodnie z postanowieniami szczytu NATO, wschodnia flanka zostanie wzmocniona o 4 bataliony liczące ponad 4000 żołnierzy. Państwo jako Inicjatywa Stop Wojnie uważają, że Polska powinna wydawać mniej pieniędzy na obronność, a więcej inwestować w politykę społeczną, nawet w obliczu tego, co się dzieje choćby na Ukrainie. A rozumiem, że to pytanie. Polska jest już w tym momencie na drugim miejscu pod względem wydatków militarnych w Unii Europejskiej, jeżeli patrzymy na te wydatki jako udział w produkcie krajowym brutto. Na pierwszym miejscu jest Grecja, na drugim miejscu jest Polska. Także weźmy to pod uwagę, że już obecnie A Polska też jest musimy jednym. Brać pod uwagę, że Polska. Rosja jest liderem, Rosja, która jest naszym bliskim sąsiadem i która nie ukrywa Liderem w swoich jakim sensie? chęci, liderem w zbrojeniu się. No Rosja nie jest liderem w zbrojeniu się. Po Stanach Stany Zjednoczonych. Zjednoczone wydają 9 razy więcej niż Rosja. 9 razy więcej niż Rosja na zbrojenia. Całe NATO wydaje około 14 razy więcej niż Rosja Ale na zbrojenia. Rosja również się zbroi. Tylko Nie powinniśmy się skończę ten wątek, przygotowywać. jeżeli pani pozwoli. Proszę. Także w porównaniu do Stanów Zjednoczonych wydatki Rosji są nieporównywalnie mniejsze, absolutnie nieporównywalnie mniejsze. I co więcej, w ubiegłym roku Rosja spadła nawet poniżej Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska wydaje obecnie więcej na zbrojenia niż Rosja. Także oczywiście nie mówię tego po to, żeby w jakikolwiek sposób uznawać, że Rosja jest pokojowym państwem, bo nie jest. Tak, imperializm rosyjski jest jak najbardziej realny. Natomiast imperializm amerykański czy natowski jest kolosalnie większą siłą niż siła Rosji, w ogóle nieporównywalnie większą siłą. Że mówienie o jakimś możliwym ataku Rosji na państwa NATO w tym momencie jest kompletnym science fiction, który tylko i wyłącznie Czyli co służy w ogóle nie powinniśmy się zbroić? Własnych zbrojeń przez takie państwa jak Polska. Nie powinniśmy się w ogóle zbroić i podejmować wysiłków dążących do wzmocnienia wojska polskiego, no, pana zdaniem? zasadnicze pytanie jest, kim jesteśmy my. My, Polska. Moim zdaniem, jeżeli patrzymy w ogóle na świat, tak, świat podzielony jest na państwa. Mamy globalny system kapitalistyczny, który składa się z państw kapitalistycznych, które konkurują między sobą. Konkurują nie tylko ekonomicznie, ale także militarnie. Ta konkurencja militarna, której ostatecznym celem jest wzmocnienie pozycji państwa w gospodarce światowej, ale ta konkurencja militarna no, przybiera oczywiście specyficzną postać i w najbardziej jakby skrajnych przypadkach przybiera postać wojen. Także państwa No używają właśnie. siły militarnej, żeby często podreperować swoją kondycję ekonomiczną, żeby wzmocnić swoją pozycję w regionie. Jak mówię, konkurencja militarna jest częścią tej globalnej konkurencji w kapitalizmie. I Polska jest jak najbardziej częścią tego wszystkiego. Nie jest bierną ofiarą, jak to się często No, ale przedstawia, choćby ze względu jeżeli na chodzi ułożenie geograficzne. Jeżeli chodzi o nałożenie geograficzne czy geopolityczne, strategia państwa polskiego jest zasadniczo taka, żeby konkurować z Rosją w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd zarówno polskie zbrojenia, jak i szukanie tutaj bliskiego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, Nikt nie mówi co o wyraża się. konkurowaniu z Nie, Rosją, oczywiście, tylko że. o wzmacnianiu granic. Jak najbardziej ma to miejsce. Ofensywne wzmacnianie, nie defensywne. Nie. Czyli pana Momencik. Zdaniem. Jedyne realne wojny, w których Polska realnie uczestniczyła w ostatnich kilkunastu latach, czyli nie jakieś imaginacje kolejnych rządów, nie wiem, że dzieci nie pójdą do szkoły 1 września, jak mówi Donald Tusk i tak dalej. Jedyne realne wojny to są wojny w Iraku i w Afganistanie, w których Polska uczestniczyła przez wiele, wiele lat, wysyłając tysiące żołnierzy i wydając na to dużo pieniędzy. Wojny, które były oczywiście wojnami pod nadzorem Stanów Zjednoczonych. Wojna afgańska była oficjalnie operacją, w cudzysłowie, operacją natowską. Nie zapomnijmy o tym od pewnego czasu przynajmniej. I lokalizacja baz amerykańskich w Polsce, czy baz NATO, baz amerykańskich w Polsce, jak najbardziej zwiększa, a nie zmniejsza ryzyko uczestnictwa Polski w kolejnych wojnach tego typu. Tak? Czyli bazę USA w Polsce, mówiąc w skrócie, to więcej Iraków Czyli i pana zdaniem w Afganistanów. ogóle nie powinniśmy inwestować w wojsko, nie wpuszczać Naszym żołnierzy zdaniem NATO do Polski. Nie jest to potrzebne. No,
w skrócie można tak powiedzieć, ale żeby rozbudować to troszeczkę, naszym zdaniem w ogóle jako ruchu antywojennego, w tym moim osobiście, powinniśmy budować ruchy antymilitarystyczne sprzeciwiające się zbrojeniom w każdym z państw. Stąd też na przykład na naszej demonstracji, także? Na naszej, oczywiście, na naszej demonstracji pan, że jest byli. To realne? No jak najbardziej jest realne i mówiąc szczerze, ruch antywojenny w Rosji, który sprzeciwia się rosyjskim zbrojeniom czy rosyjskiemu imperializmowi, jest naszym najlepszym sojusznikiem. Podobnie jak dla ruchu tych przeciwników wojny w Rosji, my jesteśmy najlepszym sojusznikiem. Ale myśli pan, że to jest realne, żeby Putin zmienił politykę, jeśli chodzi wie pani, o Rosję? Co jest to równie realne jak to, że Macierewicz z Beatą Szydło i Jarosławem Kaczyńskim zmienią politykę. Dokładnie, no w tej to samej, właśnie. Dokładnie w tej samej proporcji. Natomiast w każdym z państw powinniśmy Czyli budować te potwierdzenie, ruchy że anty. nie. Nie, no, Że nie zmieni. potwierdzenie, że tak, jeżeli ruchy społeczne będą dostatecznie silne. Natomiast my nie mieszkamy w Rosji, my mieszkamy w Polsce. I naszym głównym przeciwnikiem jest polski militaryzm. Jest polska bardzo ofensywna strategia bezpieczeństwa narodowego, przyjęta jeszcze w czasach Bronisława Komorowskiego, która formalnie i oficjalnie mówi o tym, że w istocie Polska powinna kształtować stosunki na wschodzie, w byłych republikach poradzieckich. I polskim oczywiście zadaniem polskiego ruchu wojennego jest sprzeciwianie się tym Wracam do wojnom, pierwszego które. Pytania. Widzi pan, co wydarzyło się na Ostatnie Ukrainie, prawda? zdanie. I to nawet państwa nie przekonuje? Ostatnie zdanie. Tym wojnom, w którym Polska uczestniczyła pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. I jeszcze raz podkreślmy, Stany Zjednoczone, patrząc na to globalnie, przy całej tej rywalizacji w Europie Wschodniej z różnymi czynnikami, ale globalnie Stany Zjednoczone odpowiadają za nieporównywalnie więcej wojen, zbrojnych interwencji niż Rosja. I to, że setki tysięcy ludzi zginęły w Iraku, o czym w Polsce się praktycznie nie mówi, z polskim udziałem, jest absolutnie hańbą tego tutaj, nie wiem, nie tylko rządu Leszka Millera, ale całej polskiej tak zwanej klasy politycznej, która ówcześnie wojnę iracką popierała. I dzisiaj ci sami ludzie, te same siły polityczne są absolutnie zjednoczone znów jakby w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w lokalizacji wojsk amerykańskich w Polsce. I to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, a nie walka w Polsce z reżimem Putina. Czyli to jakie jest po prostu nasze zadanie? To jest Walka po prostu śmieszne. Z reżimem państwa zdaniem Stanów Zjednoczonych? Walka z militaryzacją na świecie, jak najbardziej, w tym w Polsce, która jest bardzo istotnym czynnikiem tejże militaryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, a przypomnijmy, że czy powiedzmy w ogóle, że nasz region Europy Środkowo-Wschodniej jest najszybciej militaryzującym się regionem w ogóle na świecie. No jeżeli patrzymy na dane dostępne, porównamy rok 2015 do roku 2014, w naszym regionie wzrost wydatków militarnych to jest ponad 13%. I Polska jest tutaj jednym z czołowych promotorów tego wszystkiego. Także to jest tak naprawdę nasze zadanie. Nigdy nie będziemy mieli bardziej pokojowego świata, jeżeli będziemy zwalczać imperializm sąsiada, a nie własny. Tak? Czyli w Rosji, jeżeli będą ruchy, które zwalczają tylko imperializm natowski, a w Polsce, jeżeli zwalczają rosyjski. To jest droga donikąd, to jest droga do wyścigu zbrojeń i w istocie do wleczenia się w ogonie ideologii własnych militarystów. Dlatego jak najbardziej jesteśmy za tą międzynarodową współpracą, solidarnością. Chciałem tutaj podkreślić, że na naszym alterszczycie i naszej demonstracji obecni byli też przedstawiciele właśnie ruchów antywojennych z Rosji pod hasłami Anni Waszyngton, Anni Moskwa, którzy demonstrowali. To jest szalenie, szalenie istotne. Natomiast no, zachowajmy proporcje. Po pierwsze, mieszkając w Polsce. Po drugie, proporcje, jeżeli chodzi o te globalne wydatki zbrojeniowe między Stanami Zjednoczonymi a mniejszymi imperializmami jak Rosja. Dziękuję serdecznie za rozmowę.